W Wałbrzyskim Magistracie odbyło się rozstrzygnięcie dwóch konkursów zorganizowanych przez Urząd Miejski dotyczących segregacji śmieci. W pierwszym konkursie kierowanym do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych tematem prac plastycznych było hasło „Jak postępować z odpadami”. Jury brało pod uwagę prace, które wyróżniały się oryginalnością, estetyką i zrozumieniem zagadnienia. Oceniana była również samodzielność wykonania prac, pomysł oraz kompozycja pracy. Podczas burzliwych dyskusji komisja wyłoniła 6 laureatów nagrodzonych prac, z czego aż 4 nagrodzonych to uczniowie publicznej szkoły podstawowej numer 28, a na potrójnym trzecim miejscu znalazła się również uczennica z PSP numer 30. Miejsce pierwsze przypadło Marcjannie Heller z publicznego gimnazjum numer 1. Z uwagi na dużą ilość prac konkursowych oraz wysoki poziom plastyczny, komisja przyznała również dodatkowo 5 wyróżnień dla Małgorzaty Wiktor, Agnieszki Zielińskiej, Aleksandry Synowiec, Jakuba Karalusa i Julii Goszczyńskiej. Dyplom dla ucznia publicznej szkoły podstawowej numer 6 Julii Goszczyńskiej, także wyróżnienie. Z kolei drugi konkurs to już prace fotograficzne z cyklu Igrzyska śmieciowe Woda, Ziemia, Powietrze pod hasłem Człowiek dla Ziemi, Ziemia dla Człowieka. W tym przypadku komisja konkursowa wytypowała 3 miejsca. Pierwsze miejsce przypadło Joannie Kremskiej z PSP nr 28, miejsce drugie dla Piotra Woźniaka z gimnazjum nr 1 oraz dla Agaty Gwóźdź z gimnazjum nr 13. Dyplom dla ucznia publicznego gimnazjum nr 13 Agaty Gwóźdź za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie Jury niestety musiało odrzucić aż 44 prace fotograficzne nadesłane przez uczniów zespołu szkół z oddziałami integracyjnymi, ponieważ wpłynęły do Urzędu Miejskiego 2 dni po terminie. Również i w tym przypadku decyzja jury nie była łatwa do rozstrzygnięcia, ponieważ poziom nadesłanych fotografii stał na bardzo wysokim poziomie. Będziecie uczestniczyć w tego typu konkursach, ale może nie tylko w tego typu, bo tych konkursów na terenie waszych szkół, placówek jest dość dużo. Chciałbym jeszcze raz bardzo gorąco pogratulować wszystkim dzisiaj nagrodzonym, wyróżnionym, no i życzyć sukcesów w następnych edycjach, chociażby tego konkursu, który dzisiaj krótko podsumowywać. Wszystkiego najlepszego.